teraz idziemy skontrolować, czy Walter White dzisiaj coś gotował, czy nie. Staram się nie myśleć tym, że o, było, wiesz, blisko i prawie, że dzisiaj zginąłem, nie? Nie możesz tym myśleć, bo byś zgłupiał. Wiecie co? To jest w ogóle najlepszy dzień mojego życia. Jest na żywo. Więc w tym momencie idziemy szukać pijanej nagiej laski. To jest. Jesteś moimi oczami. Noktowizor? Dzień dobry moi drodzy, albo i nie dzień dobry. Dzisiejszy vlog zaczyna się dosyć nietypowo z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że zaczyna się z samochodu, a po drugie dlatego, że zaczynam go kręcić o godzinie 19:45. Jesteśmy w miejscowości Reno w stanie Nevada. I sam vlog też będzie dosyć nietypowy, ponieważ właśnie jadę do jednego z pobliskich miasteczek, ponieważ dostałem zaproszenie z biura szeryfa z jednego z pobliskich miasteczek na wspólny patrol z jednym z funkcjonariuszy. Wspólny nocny patrol z biura szeryfa w Nevadzie. Lecimy. Zwróćcie uwagę na te przepiękne kolory nieba. Ale niestety nie ma się z czego cieszyć, ponieważ w połączeniu z tą bardzo kiepską widocznością, którą widzicie, jest to efekt pożarów lasów, ponieważ Kalifornia płonie. Zostawiam kampera w najbezpieczniejszym miejscu na świecie, czyli zaraz pod komisariatem i przesiadam się do radiowozu. Hey man, what's going on? No, jesteśmy właśnie na wezwaniu. Ledwo co zaczęliśmy, już pierwsze wezwanie tak, za nami. Tak, już pierwszy żul ogarnięty. Oczywiście żul znany, miejscowy, więc nic nowego. Nic nie zrobił złego, oprócz tego, że chodził po pijaku po ulicy. Teoretycznie jest to przestępstwo, ale jest to znany żul, więc dałem mu dzisiaj spokój i zawiedziemy go do domu. Słuchajcie, dzisiaj tak wszystko troszeczkę nie po koleje. To dlatego, że byliśmy wezwani na akcję. Poznajcie Maćka. Dokładnie. Maćka, który ma na YouTubie kanał Szeryf USA. No i właśnie, kurde, muszę tak się ustawiać, żeby było coś widać, bo to światło. I właśnie takim cackiem, słuchajcie, będziemy się dzisiaj bujali. Bo tak jak wam wcześniej wspominałem, Maciek zaprosił mnie do tego, żebyśmy razem odbyli dzisiaj nocną zmianę. A teraz szybkie tankowanko radiowozu. Jesteśmy w Minden, dokładnie w Carson Valley, a hrabstwo nazywa się Douglas. W granicy Kalifornii, Nevady. Hrabstwo? Widać, że poprzednik się nie najeździł za bardzo. Co? Nie, to jest moje auto, ja nikt nie jeździ. A, to ty masz auto tak... auto przypisane do siebie, ja mogę brać do domu normalnie, jak po pracy. O kurde. No, każdy ma własny samochód, nie? On jest ze mną 24 na dobę. Celowo, jak wiedziałem, że się spotkamy, no, mówiłem ci, nie będę oglądał twojego kanału na YouTubie, nic nie poczytam, niczego się nie dowiem właśnie po to, żeby mógł się zaskoczyć takimi informacjami. No, spoko. Czyli takim twoim podstawowym wyposażeniem jest twój samochód, co oprócz tego bierzesz na każdą zmianę? Na sobie mam dwa pistolety, mam karabin M4 w środku, mam strzelbę, czasami pobieram strzelbę less lethal, czyli nieletalną, dzisiaj akurat mam pełen bagażnik, bo są też twoje karty, więc nie mam miejsca na nią, więc jej nie wziąłem. Nie wziąłem coś tej zera dzisiaj, bo akurat tak wyszło, ale pojedziemy zaraz, pobiorę jeszcze jednego. Muszę mieć ze sobą mój cały zestaw do SWAT-u, bo jestem SWAT support, czyli muszę mieć mój mundur, moją podporną inną niż ta do SWAT-u. Właśnie, a propos kamizelki, mam na ciebie kamizelkę. Byliśmy wcześniej na komendzie, spędziliśmy tam dobre 40 minut, bo był cały briefing. Musieli tutaj powiedzieć policjantom, jakie rzeczy się działy na poprzedniej zmianie i tak dalej, i tak dalej. I powiem wam, że ja się czułem po prostu, jakbym był już u siebie w robocie. Tam mnie po prostu przyjęli jak swojego, fajny klimat. Były żarty, było spoko. No, tak, naprawdę. Mamy dobrą ekipę, która pracuje. Mamy bardzo zgraną grupę ludzi, więc zawsze nowych przyjmujemy dobrze. Naprawdę poczułem się po prostu, jakbym był częścią tej ekipy, a jak gdyby nie mogłem nagrywać samego komisariatu, ale wyglądało jak GTA. W ogóle mam wrażenie, że tam na komisariacie pasowałem do ekipy, bo wszyscy łysi. Tak, dokładnie. I oczywiście w dresie, moi drodzy, bo jakże inaczej, no. Lekarza cebula. Nie? Oczywiście, moi drodzy, ja nie mogę wam tutaj wszystkiego nagrywać, ponieważ tutaj są dane osobowe i w ogóle inne rzeczy, ale tutaj mamy komputer. Właśnie na komputerze Maciek przeczytał, że co się dzieje ciekawego. Dzieje się, że pod jednym z kasyn włóczy się 5-letnie na oko dziecko i nie widać dookoła żadnych dorosłych, więc idziemy zobaczyć, czy dziecko tam faktycznie jest i czy faktycznie ma dorosłych. Tutaj macie otwarty samochód, ten czerwony też jest otwarty, podobno jakiś dzieciak tutaj buszował w samochodach, więc teraz go szukają.
A, wygląda na to, że znaleźli tego dzieciaka. Wiesz, dzieciak latał sam po parkingu i po tej drodze głównej. Aha. Sześciolatka, a babcia z ciocią grają w kasynie, nie? I są oczywiście niewinne. On, dziecko, no samo, miał być w aucie. No tak, miał być w aucie. Pięciolatek od 10:01 w nocy. No sorry, ale to było coś nie tak z wami, nie? Sobota wieczór, co? Sobota wieczór, dokładnie. Zobaczcie w ogóle tutaj, jakie mamy wyposażenie. M4 i shotguna. Typowy początek policyjnej pracy. Idziemy na pączki. Kawka oczywiście. Jest. High voltage. Nie mają pączków, niestety już jesteś gliacze zjedli chyba. Jak my sobie poradzimy bez pączków, stary, no? Ogarniemy jakoś. Mamy radę. Wracamy do roboty. Co prawda w radiowozach z reguły jeździ jeden policjant, ale miejsca na kawę są dwa. No jasne. To jest miejsce na kawę i miejsce na pączka. Faktycznie, jadacie te pączki, macie gdzieś zniżki na stacjach, czy to taki stereotyp? Widziałeś, że bym płacił za kawę? A, w sumie. Za pączki też tak samo płacimy jak za kawę, czyli, aha, nie. Okay. Czyli nie płacimy. Wynika to z tego, że biznesy po prostu chcą, żebyśmy przychodzili w nocy, bo to odstrasza no, złodziei, no nie? Jak przyjeżdża złodziej, wiesz, chce ograć stację i wie, że na niej 5 razy w nocy się pojawi policjant, no to się zastanowi dwa razy. Dokładnie. Więc to jest taka, powiedzmy, korzyść obopólna, nie? My dostajemy za darmo kawę i pączki, a oni dostają za darmo dodatkowe patrole. Na tym miejscu. W ogóle zwróćcie uwagę, że Maciek nigdy nie wyłącza radiowozu. Cały czas jest odpalony. To jest miejsce, które mamy w kościele miejscowym, jednym z wielu. Zrobione dla nas, żebyśmy mogli tutaj się schować na przerwę. Nie? Oczywiście mamy wiele innych miejsc, które możemy mieć na przerwę, ale tutaj kościół nam zrobił taki pokój. Mamy tutaj jakieś tam snaki, które oni nam tutaj zostawiają. Mamy kawę, mamy lodówkę wypełnioną jakimiś tam napojami, energetykami, wodami, innymi rzeczami. Mamy, wiesz, kibel tam za tobą jest, no nie? Więc taka miejscowa, gdzie możemy być po prostu bezpieczni, z dala od, powiedzmy, całego zgiełku, z dala od wzroku innych ludzi, nie? Że wiesz, gminia stoi na stacji benzynowej, pije kawę i nic nie robi, nie? Tu możemy sobie pojechać, zaparkować za kościołem i mamy takie miejsce, gdzie możemy chwilę oddechu złapać. To jest chyba takie bardzo amerykańskie, że wiesz, że jakaś społeczność generalnie się angażuje w policję i policja się angażuje w społeczność. To zależy gdzie oni. W takich małych miejscowościach, takiej, wiesz, Ameryce zasiankowej, w której ja mieszkam, jak najbardziej, nie? Tutaj mamy bardzo dobrą współpracę ze społeczeństwem, z większością. Natomiast wiesz, jakieś LA czy duże miasta, tam jest... To są skrajności, tak, gangi i tak dalej. A tutaj nas wszyscy lubią, wszyscy nas, wiesz, kochają i naprawdę wsparcie jest ogromne. Co między innymi w tym pokoju widać, to społeczeństwo nas docenia. Właśnie, i teraz pytanie, bo jak zaczynałem vloga, powiedziałem na początku, że biuro szeryfa, pracownik biura szeryfa, policjant, jak określić twoją pozycję tutaj? Czy ty jesteś szeryfem? No to jest, ja jestem zastępcą szeryfa, deputy sheriff, nie? Bo szeryf to jeden, to jest osoba, która jest wybierana w wyborach, wiesz, przez społeczność danego hrabstwa, nie? I on sobie potem mianuje swoich zastępców. Takich gości jak ja, nie? I to jest ta twoja gwiazda, którą masz tutaj. To jest wersja miękka, taka materiałowa, a ja mam w portfelu normalną taką metalową gwiazdę, nie? Dziki zachód, prawda? Dziki zachód. Podjechaliśmy dosłownie na 2 minuty i już kolejne wyzwanie. Tym razem co, jakiś podejrzany samochód? Auto ciągnie przyczepę, z której coś wystaje, ciągnie się po asfalcie i sprawia, że są iskry, a ponieważ jesteśmy... Fire danger jest na maksa, wszędzie się pali, zresztą widać wszędzie chmury dymu, no to musimy pojechać i sprawdzić, co się dzieje, nie? Ile lat pracujesz tutaj jako policjant? 5,5 roku minęło teraz niedawno. I wcześniej byłeś strażakiem? Pracowałem w kasynie generalnie, na pełen etat, ale byłem ochotnikiem straży pożarnej przez 4 lata. I tam poznałem chłopaków, którzy później przenieśli się do biura szeryfa. I to w sumie trochę dzięki nim jestem gminiarzem. Kasynie współpracowałem z policjantami, z szeryfem, no bo wyzywaliśmy ich czasem, byłem menadżerem w kasynie, więc miałem taki bezpośredni kontakt, podobał mi się ich profesjonalizm. A no i stwierdziłem, że zawsze mi się do munduru, że to chyba fajna robota. No i fajna robota, na razie mi się podoba. 5 lat minęło, tak. O, pewnie się więcej dzieje niż w kasynie na florze, co? Każdy jest inny, nie? No wczoraj mieliśmy dosłownie taką noc, że staliśmy około 4 nad ranem pod stacją benzynową w 5 i wiesz, no nic nie jeździ, nawet nie dało się zatrzymać do kontroli, no bo po prostu była pustka, nie? Było chłodniej niż normalnie w nocy, był ten dym, więc ludzie siedzieli w domach, nie było żadnych imprez, po prostu był piątek. I w sumie jak przyszedłem się do pracy, to mój kubek, który z tym pracuje, też mówił, że dzisiaj będzie tak samo, a okazuje się, że dzisiaj jest, wiesz, non-stop, nie? Jeździmy dosłownie od wezwania do wyzwania jak na razie, nie? Fakt, że są jakieś tam, wiesz, bzdurne wezwania,
nic strasznego, ale mimo wszystko trzeba wiesz i ogarnąć. Nie? Słuchaj, dla ciebie to są bzdurne wezwania, a ja jeżdżę właśnie radiowozem w Nevadzie z tym zastępcą szeryfa, więc dla mnie nic co się dzisiaj będzie działo, nie będzie bzdurne. Spoko. Ale w ogóle zacząłeś swoją historię ze Stanami od pracy w kasynie na J1. Tak, jak to przyjechałem na J1 w 2002 roku. To ja 13 lat później też zaczynałem od pracy w kasynie, ale ja nie zostałem policjantem, ja nagrywam teraz policjantów. Ja 2015 rok to już zupełnie inne czasy, ale wyjechać do USA w 2002 roku to jest przepaść chyba, co? Między Polską a Stanami wtedy była. Było zupełnie coś innego, nie? Teraz już ludzie, wiesz, ci, którzy przyjeżdżają, nie są tak bardzo, powiedzmy, nie wciągają się w Amerykę tak bardzo, no bo w Europie już jest podobnie, w Polsce jest podobnie. Mm-hmm. Jest ten, powiedzmy, komfort życia bardzo poszło do góry, nie? Ale jak ja tak byłem w 2002 roku, ja zarobiłem, wiesz, 4 miesiące, tyle co moi kumple w dobrych pracach w Polsce po studiach zarabiali w rok albo 2 lata, no to no, nie mam pytań, no nie? Dojechaliśmy do miejsca, gdzie miała być ta przyczepa, ale już chyba ogarnęli, odjechali, więc zamykam to wezwanie bez używania radia, bo chodzi o to, żeby na radio być jak najmniej, ponieważ może być potrzebne komuś do wezwania pomocy albo czegoś innego ważnego, więc ja mogę zamknąć swoje mało znaczące wezwanie na komputerze, nie? Mam nadzieję, że wybaczycie nam te warunki oświetleniowe, ale słuchajcie, no niecodziennie ma się okazję nagrywać vloga z patrolu policyjnego. Właśnie tutaj Maciek ma odpaloną aplikację, która pozwala słuchać telefonów na 911, tak? Na żywo, tak. Na żywo i właśnie była bardzo podobna sytuacja jak ta, którą miałem z Nathanem, czyli zadzwonił, ktoś powiedział, że widzi pijanego kierowcę, który nie do końca ogarnia, co się dzieje. I tutaj na ekranie przed sobą widzimy dokładnie, skąd dzwoni ten człowiek, w którym kierunku się porusza, wszystkie informacje, które przekazuje. I to jest ciekawe, no nie spodziewałem się, że z taką dokładnością widać telefon, który dzwoni. No przecież to jest praktycznie jak GPS. Mhm. Czyli faktycznie to dlatego tam, jak ja dzwoniłem, to się nie pytali, w którym kierunku jadę, no bo widzieli od razu przecież na systemie. Jeśli mają ten system, że mają ten system podobny, to wiedzą, gdzie jedziesz, nie? A ja się tak właśnie zastanawiałem, że pomyślałem, że może babka olała po prostu ten temat, bo się nie pytała, w którą stronę i tak dalej, ona doskonale wiedziała, w którą stronę ja się poruszam. Nie mogę uwierzyć, że jeżdżę z tobą tym radiowozem. Gdzie my teraz w ogóle jesteśmy? Bo to jest podejrzany teren. Jesteśmy na kompletnym Zadupiu. Aha. W Nevadzie. A to jest miejscówka, która jest oddalona od naszego, powiedzmy, miasteczka o jakieś pół godziny jazdy, więc tutaj trzeba być ostrożnym, bo najbliższe twoje wsparcie jest pół godziny jazdy mniej więcej stąd, może 20 minut. Ale tu jest fajne jezioro, którego nie widać, bo jest noc oczywiście, ale widzisz to światło nad tak, brzegiem. No. Tam jest dość duży taki campground, gdzie ludzie sobie robią imprezy, więc zwykle, jeżeli mamy czas, tutaj się przyjeżdżamy przejechać, pokazać, że jesteśmy radiowozem, żeby wiedzieli, że jednak policja ich obserwuje, że no, żeby nie było rozruch, żeby był porządek. Patrol po strefie kempingowej skończony, jedziemy dalej. Teraz idziemy skontrolować, czy Walter White dzisiaj coś ugotował, czy nie. Śmieję się, zobaczysz, jaka dzielnica jest zarąbista. To co wiesz, że nie jest pole kempingowe, mimo że to jest tą samą przyczepy. To jest ta mała dzielnica, w której tutaj na stałe mieszkają ludzie, których głównym zajęciem jest gotowanie różnych fajnych przysmaków typu meth. No to może on sobie zupę gotuje po prostu, słuchaj, i barbecue. Zupę. Bardzo sprzedaje w takich malutkich woreczkach, nie? W proszku. Zupa w proszku. Czyli to jest taki prawdziwy patologiczny trailer park. To jest totalna patologia, nie? No to są osoby, które powiedzmy podwinęła się lekko noga w życiu, nie? Ale głównie z tego podróżują albo piją, albo ćpają, nie? Aha. Najczęściej. Tutaj wiesz, no wyzwania są właśnie do typu, że ktoś jest albo narąbany, albo naćpany i albo właśnie bije swojego sąsiada, albo bije swoją żonę. Innych wyzwań tutaj nie ma. Zna się kończą tym, że aresztujemy ich za pobicie oraz przy okazji jak już przeszukujemy, to okazuje się, że mają pewne kieszenie smakołyków, nie? Czyli właśnie meth, nie? Heroinka. Jedyne dźwięki, które teraz słyszymy z radia, to dźwięki niełapania sygnału, bo to tak troszeczkę jest to, że ta Ameryka jest na tyle dzika, że no faktycznie jakby coś tam się teraz stało, to w jaki sposób się kontaktujesz z resztą ekipy? Teraz no albo przez komputer, bo mam zasięg jeszcze telefonu komórkowego i internetu, albo przez komórkę, bo niestety 2 tygodnie temu mieliśmy tutaj pożar i spłonęła nam wieża radiowa, która przekazywała sygnał do tej strefy, w której teraz jesteśmy, więc radio moje w tej chwili jest prawie że bezużyteczne. Ludzie muszą chyba sobie właśnie zdać sprawę z tego, że są takie przestrzenie, że nawet ty jako policjant odjeżdżasz sobie pół godziny od miasta i ty już nie masz kontaktu z... Jasne. Trzeba też o tym myśleć, gdy się zatrzymuje auto kontroli, gdy się kontaktuje jakiegoś gościa, który idzie bokiem ulicy, bo nie wiesz, kogo spotkasz, nie wiesz, jak on zareaguje i musisz
no, musisz podawać trochę więcej niż w mieście, powiedzmy, bo twoje wsparcie jest 20 minut stąd, nie? Już przez 20 minut jesteś sam. Gdyby doszło do jakiejś bójki czy jakiejś innej akcji, to musiałbyś się sam bronić, sam się musiałbyś z tym gościem ogarniać, więc no, może być to problematyczne. Więc trzeba mieć to w bani, że jednak z praktycznego punktu widzenia jesteśmy troszeczkę w czarnej dupie. Tak się bawię trochę światłem, szukam jakiejś takiej, wiesz, najlepszej metody. O, myślisz, nie razi ciebie teraz światło? Nie, spoko. Najniebezpieczniejsza sytuacja, w jakiej byłeś w pracy? Wiesz co, takich sytuacji pewnie jest wiele, ale ja pewnie o nich nie wiem, bo być może jestem tego pewien, że były takie akcje, zatrzymywałem kogoś do kontroli i ta osoba miała w samochodzie broń, czy miała chęć ucieczki, czy zrobienia czegoś złego, ale w ostatniej chwili się rozmyśliła. Na pewno takie sytuacje już były i to jest, wydaje mi się, takie najniebezpieczniejsze. Bo reszta, no, polegam na swoim, powiedzmy, jakimś tam treningu, na moich kolegach, na ich treningu. Staram się polegać na mojej głowie, myślę, na przykład teraz jak wiesz, tutaj jesteśmy wśród niczego, niekoniecznie zatrzymałbym auto, które zrobiło jakąś tam małą rzecz, no nie? Faktycznie zatrzymałbym coś, co jest poważnego, ale już na początku, przed zatrzymaniem wezwałbym kolegów, żeby jechali w moją stronę. W ten sposób bym myślał, żeby tą sytuację niebezpieczną zrobić jak najbezpieczniejszą. Miałem sytuację, że musiałem do kogoś celować z broni, miałem sytuację, że już ciągałem spust, żeby do kogoś strzelić, ale ta osoba zrobiła coś, co spowodowało, że nie musiałem do niej strzelać. Miałem takie sytuacje w życiu, ale staram się nie myśleć o tym, że o, było, wiesz, blisko i prawie, że dzisiaj zginąłem, nie? Nie możesz o tym myśleć, bo byś zgubiał. Natomiast, wiesz, wyciągnięcie broni i celowanie zdarza się często, nie? Nie będę mówił, że wiesz, raz w tygodniu, bo tak nie jest, ale bywa tak, że nie wyciągam broni przez, powiedzmy, miesiąc do nikogo, a bywa tak, że wyciągam broń trzy razy w ciągu jednej nocy, nie? Bo tak jak mówiliśmy wcześniej, nie da się tego przewidzieć, nie? Co się będzie działo, więc... Ale sytuacje takie są, nie? Cały czas. A taserem chociaż? No jasne, taserem to wiesz. Jasne, że traktowałem ludzi taserem. Wieś spatrolowana, nic się nie dzieje, Maciek właśnie wrzucił do systemu, że wracamy do miasta. Bo w mieście bójka. Właśnie, ominęła nas bójka w mieście, no. Już można potem zatrzymać, to, że zjechał dużo za wcześnie na linię zjazdu, nie? Czyli jak sobie przejeżdżasz i czujesz, że chcesz wejść do kasyna, zobaczyć co się dzieje, to po prostu podjeżdżasz i sprawdzasz, co się dzieje w kasynie. Tak, tak, to jest normalny, wiesz, to jest część mojego patrolu, nie? Żeby pojawić się w różnych biznesach, żeby widzieli, że jestem, żeby widzieli mnie klienci. Aha. Tak, wiesz, no, to jest pierwszy punkt office to presence, no, nie? Czyli że jesteśmy, że jest nasze auto, stoi, że ja się przychodzę, że wiesz, mówię cześć ludziom, że... No, żeby policja była widoczna. Przybijam piątkę, tak jak na stacji byliśmy, też przybiłem piątkę z panem ze stacji, ktoś tam powiedział dzień dobry, no nie? Jest są gminiarze, nie? Jesteśmy już po wizycie w kasynie, w kasynach nie można nagrywać i jedziemy z powrotem w stronę miasta. Każda rzecz, którą robimy, ma swój oddzielny numer, nie? Każdego dnia. Zaczyna się od zera, od jedynki, sorry, 12 w nocy. A jest 12.09, a my jesteśmy na wezwaniu numer 6. Znaczy nosi numer 6, bo na przykład tutaj kolega zatrzymał właśnie pojazd do kontroli, czyli nikt go nie wezwał, zainicjował sam, ale no już jest to szósta rzecz, którą zrobiliśmy dzisiaj w nocy. Czyli jako spokojna, mała miejscowość, 9 minut po północy, już 6 sytuacji. Mamy średnio 200 do 300 wezwań w ciągu dnia. Jest co robić, czasami. Byliśmy właśnie na przerwie / meetingu policjantów, ale oczywiście bez kamery. I co nas ominęło, jak byliśmy na wsi? No, minął nas wypadek, w którym gościu był pijany i uciekał na piechotę przed moimi kolegami, więc niestety no... My nawet tego nie słyszeliśmy, bo radio nie działało. Tak, wszyscy zdziwieni, jak to nie słyszeliście tego 9-11? Kurde, byliśmy na wsi i nie było zasięgu, a tutaj cała akcja była. Typ rozwalił się po pijaku samochodem, uciekał przed policją, no. Ale dobra. Trudno, może jeszcze coś się zdarzy. Słuchaj, jest dopiero pierwsza w nocy. Dokładnie. Jeszcze mamy parę godzin. Miałem delikatne wyrzuty sumienia, że nie nagrałem wam Lake Tahoe, jak wczoraj przez nie przejeżdżaliśmy, ale teraz okazało się, że musieliśmy podjechać, dlatego że jedyny patrol, który tutaj był, musiał zawieźć pijanego człowieka... Na badania krwi? No, na badania krwi. Jest Lake Tahoe, jest i Hard Rock.
Słuchajcie, moi drodzy, ja chyba opowiadałem wam kiedyś tą historię, kiedy troszeczkę sobie popiliśmy w 2015 roku i rozkręciliśmy właśnie, jak dobrze pamiętam, to w tym CVS-ie kupiliśmy jeszcze flaszkę i rozkręciliśmy imprezę tutaj właśnie pod wejściem do Hard Rocka, która skończyła się tak, że policja nas chciała aresztować. Więc powiem ci, że miło jest wrócić w te same rejony 6 lat później, tylko tym razem w policyjnym radiowozie siedząc na pasażerce. Dostaliśmy zgłoszenie tutaj pod jeden z hoteli. Ochrona kogoś zatrzymała i go aresztowali, więc idziemy obczaić, co się dzieje. Oczywiście, niestety, bez czego? Bez kamery. No słuchajcie, jak mógłbym jeszcze tak latać za Maćkiem po tych kasynach z kamerą, to mielibyśmy materiał roku na YouTube'a po prostu. Co się stało? Stało się, pan nie chciał wyjść z klubu w kasynie. Stawiał opór, mimo tego, że ochrona mu powiedziała, żeby wyszedł. Nie wyszedł, został aresztowany przez ochronę za trespassing, czyli za wtargnięcie. No ale pojawił się jego brat, który stwierdził, że jeżeli go wypuścimy w tej chwili tylko z mandatem, to on go weźmie do domu i już nie będzie problemów. Więc wypisuje panu zamiast aresztowania, wypisuje mu mandat, a on będzie musiał się stawić do sądu i wytłumaczyć się przed sądem z tego, co dzisiaj odwalił. Także tyle. To jest bardzo ciekawe, bo ja tam wchodzę i tam jest ochrona i wszyscy i ja sobie tam stoję. Po prostu zupełnie przypadkowy typ w bluzie z kapturem i kamizelką kuloodporną. Jestem, jak gdyby mam możliwość uczestniczenia w tym wszystkim. No teraz Maciek będzie tam wypisywał jakieś mandaty, wnioski sądowe i tak dalej, ale no ciekawe doświadczenie, zobaczcie jak to wszystko wygląda od tej drugiej strony. No siedzi sobie facet, tak, dobrze ubrany, ze złotym łańcuchem, skuty w kajdankach i w ogóle to jest sztuka negocjacji, co? Bo ty tam bardziej to negocjujesz, no tak, wszystko. Tak, no. to jest dokładnie sztuka negocjacji, no nie? Bo mogłem go aresztować bez żadnego gadania, no nie? Ale wynegocjowałem, że pójdzie ze swoim bratem, a po prostu będzie musiał się stawić do sądu w późniejszym czasie. Co zaoszczędzi nam pieniędzy, bo nie musimy się nim opiekować przez najbliższe 12 godzin, no. 24 godziny, a zanim wytrzeźwieje, nie musimy mu dać żreć, po prostu gościu będzie pod opieką swojego trzeźwego w miarę brata. I chwila później mandacik wydrukowany. Tak. Musicie, słuchajcie, to fakt. Użyć wyobraźni, że jakiś łysy typ w dresie będzie pomagał wyprowadzać. Będzie... Mniej łysego typa, nie w dresie, ładnie ubranego. To co, zaraz będziemy mieli przykład człowieka, jak w 30 sekund z mandatu, mandat zamienić na więzienie? Dokładnie. Chyba, że zanim dojdziemy, tylko security wypuści z litości, ale wygląda na to, że będzie pan jechał z nami. Wszystko już było spoko i dosłownie 3 metry od wejścia facet się odpalił, zaczął być agresywny, rzucać się, drzeć się, więc... Jeszcze ma jedną szansę. Będziemy przystawić radiowóz i zaraz będzie aresztowany. Powiem wam, że tyle ile oni cierpliwości mają do tego typa, który po prostu przechodzi z takiego, wiecie, o spoko, wszystko jest okej, wypuśćcie mnie, do agresywnych zachowań, rzucania się i tak dalej, to głowa mała. Wydawało mi się już na pewnym etapie, że jedyne co się stanie, to zaraz typ wyląduje na glebie i będzie tutaj wpakowany do radiowozu, ale widać, że dają mu jeszcze jedną szansę. Ciekawe jak to się zaraz skończy. Miał farta, jednak uspokoił się i brat go namówił, żeby jednak poszli do domu. Żeby nie tworzyli więcej problemów, no i bye bye, have a good night, see you in court. I co, i on będzie musiał wrócić za jakiś czas tutaj, żeby się stawić w sądzie, nie można... A jeśli nie wróci, to będzie do niego wystawiony nakaz aresztowania, nie? Że musi przyjechać do sądu. Nie może dawać mandatu, to jest, dostał mandat, ale to jest mandat taki, który wymaga tego, żebyś się stawił w sądzie. Nie? Czyli dosyć łatwo jest dostać nakaz aresztowania w sumie w Stanach z tego wynika. Tak, jeśli zapomnisz o mandacie albo czymś, to dostajesz nakaz aresztowania, nie? Auć. Kolega z drugiego patrolu już wrócił do Tahoe, więc my się żegnamy z tą miejscowością i wracamy do Minden. Jakieś 20 minut drogi mamy przed sobą. Mówisz, że od sytuacji covidowej, a w sumie od tych zasiłków, twoja praca tutaj w tym regionie się trochę zmieniła. Jasne. Wiesz, kiedyś było tak, że ja lubiłem przyjeżdżać tutaj do Lake Tahoe. Mimo, że nie miałem w sumie wyjścia, bo byłem najniższy, powiedzmy, stażem i najniższy stażem zawsze musi wybrać, nie ma innego wyjścia, w okolice jeziora. Ale to było tak, że pomagało się, powiedzmy, jak dochodziło do jakichś bujek bardzo rzadko, to ofiary zwykle chciały, żeby przestępca był ukarany. Wiesz, pomagało się komuś normalnemu, nie? A teraz jest tak, że przez te wszystkie, wiesz, covidowe zasiłki, ci, którzy żyli od pojczeka do pojczeka, teraz nagle mają kasę. Oni oczywiście są gołąbami, więc nie wiedzą, gdzie jechać, więc jadą od pierwszego
miejsca, które im przychodzi do głowy, które jest znane w, powiedzmy w Bay Area, w Oakland, czy w Sacramento, czy w Folsom, czyli do Lake Tahoe. Oni tutaj przyjeżdżają i zachowują się tak samo, jak zachowują się pod swoimi barami w swoich gettach, wiesz, jakieś tam w tych dużych miastach. Mhm. Są tam, wiesz, gangi, są, oni są gangsterami, po co się tam jest bójka, to jest normalka. My mieliśmy kiedyś stary, może 10 bójek w ciągu sezonu, nie? Takich porządnych. A teraz mamy 2, 3, 4 bójki porządne z nożami w piątek i w sobotę w każdym tygodniu, więc no, jakoś mnie tak się zmieniła przez to, że zaczęli podróżować ci, którzy kiedyś żyli od pociąga do pociąga i nie było im na nic stać. Nie? Teraz nagle oni nie pracują, bo biorą zasiłki, bo lepiej się opłaca brać zasiłek niż pracować i nagle, wiesz, otworzyły im się wrota i jest po prostu no, masakra. Nie? Nikt nie chce być ofiarą, nikt nie chce być bandytą, oni nikt nic nie wiedzieli, nic słyszeli i wiesz, ten kod milczenia gangów jest najważniejszy i oni, ja się wyłudziłem na asfalcie, ja rozumiem sobie na asfalcie, a masz 5 dziur pod nożu, oni ja się wyłudziłem z takimi dziurami pod nożu, nie? Tego typu akcje. Dosłownie miałem taką sytuację, że gość miał 5 dziur i on powiedział, że on sobie idzie do domu, że on nie chce w ogóle medyków, nie chce, nie? A go helikopter zabrał do szpitala, bo był w takim ciężkim stanie po chwili, nie? Bo miał przebite płuco i inne rzeczy, nie? Demotywuje policjantów, jeżeli złapiesz gościa i nikt nie chce go nic oskarżyć, nikt nie chce... To jest dla nich takie normalne życie, nie? Dla nich to jest taki, wiesz, taki gangsterka, nie? Oni tym żyją, że kogoś pobiją, że sami zostaną w biedę raz w miesiącu, że ktoś idzie gdzie nożem, to jest dla nich, wiesz, o super, nie? Byłem w Tahoe, dostałem nożem pod żebra, ale przeżyłem. Na dole, gdzie teraz jedziemy, do Minden, gdzie ja lubię pracować, to jest, jeżeli coś się dzieje, to najczęściej ofiary są normalnymi ludźmi, którzy chcą, żeby złapać tego złoczyńcę, nie? Żeby złapać kogoś, kto mi się do domu włamał, czy ich pobił, czy nie wiem, czy złapać tych, którzy wszędają się po nocy i sprzedają dragi, nie? Tym ludziom zależy, żeby było bezpiecznie, więc ja czuję się taki, wiesz, spełniony. Potrzebny, no nie? Mm-hmm. Bo ci ludzie doceniają moją pracę, a tutaj stary w Lake Tahoe jest olewka, od COVID-a jest po prostu masakra totalna. No to teraz wracamy już w te rejony takie bardziej normalne. Dokładnie. W miejsca, gdzie komuś można pomóc, naprawdę. Słuchajcie, trzecia w nocy, właśnie usłyszeliśmy 911 call. Że jakaś parka się pokłóciła i w tym momencie jakaś pijana dziewczyna chodzi nago po ulicy, a jest w ogóle, nie wiem, z 10-11 stopni, jest naprawdę zimno, więc w tym momencie idziemy szukać pijanej nagiej laski. A jest. Więc słuchajcie, sobota, noc w Douglas County, w którym się podobno nic nie dzieje. No ja bym pewnie szukał w okolicach jakiegoś sklepu alkoholowego najbliższego. No, właśnie będziemy nad 7-Eleven i potem w okolicznych dróżkach. Mamy 7-Eleven, ale biegających nagich kobiet brak. Wiesz, moimi oczami. Co? A, noktowizor? Tak. O ty, ale jaja! O k***a. Dzień w nocy! Ty, no to jest jakiś żart. Ja wszystko widzę. Słuchajcie, to co widzicie teraz przed kamerą, to u mnie wygląda normalnie jak było dzień, jak mam założone okulary noktowizyjne. Ale nie mam wam za bardzo jak tego pokazać, niestety. Ale jest naprawdę ciekawie. Zobaczcie, tak widać przez noktowizor, a tak widać w rzeczywistości. Noktowizor rozwalił mi mózg. A jak przykładam sobie to do oczu, to naprawdę autentycznie wygląda to, jakby był środek dnia, tylko że taki na zielono. No i też wiecie, żarty żartami z tą dziewczyną, ale prawda jest taka, że kurde, temperatura dzisiaj w nocy to chyba będzie co, z 8-9 stopni, więc zamarznąć nie zamarznie, ale co, kiedy ostatnio niedźwiedzia tu widziałeś? W piątek, a dzisiaj jest niedziela rano. Dobra, teraz mnie zaskoczyłeś, bo spytałem się, dlaczego my jej szukamy, a twoja odpowiedź brzmiała... Że gdzie to pierdla, gdzie ją znajdziemy, ponieważ jest agresorem w domowej rozróbie. Dostał od niej w ryja jej chłopak, co jest tak zwane domestic battery. I w stanie Nevada to jest z automatu areszt. Ja myślałem, że jej szukamy, żeby się upewnić, że nic jej nie jest, a my ją by... Okej. Okay. I to też, to nie, bo ona, wiesz... Mm. No jedno i drugie, tak? Ale... Drugie. Mm-hmm. Ale jeśli ją znajdziemy, to idzie do pierdla. W Stanach łatwo jest chyba dosyć pójść siedzieć, przynajmniej na chwilę. Na chwilę tak, ale zaraz cię wypuszczą, nie? Bo ona pójdzie, ona
tu się jeść na 12 godzin, bo to jest takie obowiązkowe przy mocnym umowie. 12 godzin i pewnie sędzia ją wypuści z nakazem stawiania się do sądu za parę miesięcy na sprawę. Nie? No powiem ci, że teraz to mnie mocno zszokowałeś. To nie jest, to jest czołg, stary. Do czego używacie wozika SWAT-u w takiej małej mieścinie? Ostatnio wjechaliśmy gościowi, który groził karabinem przez płot na podwórko. Przestał grozić. On wjeżdża zawsze do wezwań SWAT-u, których mamy bardzo mało. To jest, wezwań jest, SWAT-u, jest, czyli jakich? Niebezpiecznych. Wszystko, co jest niebezpieczne, powiedzmy zabarykadowany przestępca, albo zabarykadowany jakiś gościu z bronią, z zakładnikami, albo jakiś gość, który grozi bronią, powiedzmy jakąś tam długą, czy coś w tym stylu, no to zawsze jest SWAT wzywany do tego wyjazdu. I zawsze jedzie ten wóz, no bo na wszelki wypadek, nie? Mhm. Bo on jest bardziej, on to nie jest do ataku, to jest do obrony, nie? To właśnie jest, to jest jeden wóz SWAT-u, a zawsze stoi drugi, tylko pick-up, nie? Ja zazwyczaj jestem kierowcą tego sprzętu. A ty jeździłeś? Jeździłem, bo mam na to prawo jazdy jeszcze ze straży pożarnej. A pod kto rozwalał? A kumpel, ja wtedy byłem na wakacjach, nie byłem w pracy. Cholera. Niestety. Ogromny, no. Wiecie co, to jest w ogóle najlepszy dzień mojego życia. jak spełnienie... To jest jak spełnienie jakichś takich dziecięcych marzeń, gdzie jeździsz sobie, słuchaj... Po Nevadzie. GTA na żywo. Tak, GTA na żywo, dokładnie. Ale się jaram. Wiecie co, która jest? 3:30? Trzecia 23. No już pół do czwartej jest prawie. Ale to jeszcze nie jest koniec naszego dzisiejszego dnia. Jeszcze nie. Dziewczyna się znalazła, nie przez nas, więc nie wiemy jak dalej sytuacja, ale poszło na radio, że już wszystko ogarnięte, a my przenosimy się na komendę, a dokładniej do pokoju treningowego, wirtualnego pokoju treningowego policjantów. I zaraz sobie postrzelamy. Zobaczcie, mamy berettę, normalną, prawdziwą prawie że, z tym, że na gaz ze sprężonym powietrzem, żeby normalnie odbijał zamek i patrzcie. Czyli mamy gościa z bronią i prawdopodobnie z kamizelką podporną. Tak. Sir, please help! They just went in with guns! They're after George! You've gotta do something! You've gotta go help them! Please help me! Please help me! O kurde. Watch him squirt! Police, put your hands up! Dobrze, w głowę. Ale za późno. Ale zabił jednego. Zabił jednego, ale ty zabiłeś dwóch. Dobra, ja sobie wpadłem, postrzelałem, było spoko, ale jaką rolę ten system odgrywa jak gdyby w waszym szkoleniu takim normalnym? Wiesz, ty strzelałeś, bo ja tak zakończyłem te wszystkie scenariusze, żebyś mógł strzelić, nie? Ale w tym systemie chodzi o to, żeby rozwijać różne umiejętności, nie tylko umiejętność strzelania, ale między innymi umiejętność negocjacji, gadania z jakimiś tam osobami, do których jeździmy do wezwań. I większość scenariuszy można zakończyć w sposób pokojowy. Powiedzmy, jak ty w szurę, który pierwszy byłeś, to wiadomo, że no, tam nie ma wyjścia pokojowego, nie? Ale wszystkie inne można negocjować, są opcje, że oni się poddadzą, albo będą się coś wyjaśniać, nie trzeba będzie użyć broni palnej. I chodzi o to, żeby rozwijać w nowych funkcjonariuszach, wiesz, zdolność rozmowy z ludźmi, zdolność negocjacji, zdolność orientowania w terenie. Wiesz, część scenariuszy jest taka, że tu coś się dzieje, nagle stąd ktoś strzela, bo ktoś wychodzi z nożem, albo ktoś drze mordę, ty się odwracasz, tam znowu ktoś wychodzi z nożem, albo z czymś. Żeby też się orientowali w terenie. Wiesz, wszystkie policyjne, powiedzmy, zmysły on ten system ma wyostrzać i szkolić. To, nie? Że tak, wiesz, kolejne, po prostu kolejne narzędzie w naszej, powiedzmy, w naszym pudełku z narzędziami do treningu, nie? Do rozwoju. 4:13 widzę na twoim zegarku, chyba dobrze? Dobrze widzisz. Mieliśmy do 12 jeździć, tylko tam się 4 godziny w razie. Ale nie usiedliśmy na chwilę, cały czas było... To rada wezwania stara. Tak. Usiedliśmy na chwilę w kościele, ile na 10 minut może? No coś było takiego. Wezwanie. I znowu jazda, nie? Ja powiem szczerze, że ja nie wiem, czy to może wynika z tego, że ja jestem po prostu naprawdę nieprzytomny, bo jestem już 20 kilka godzin na nogach, a dzień wcześniej się w ogóle nie wyspałem, ale teraz jak tu byłem, to dla mnie cały ten dzisiejszy dzień to jest praktycznie jakaś gra komputerowa, którą ktoś mnie wsadził, wiesz, daje mi noktowizor i mówi, masz, pomóż mi, szukamy kogoś i jestem po prostu... No ja mam taką grę na co dzień. No słuchajcie, moi drodzy, w pół do piątej, czas zdjąć kamizelkę. Zaczęliśmy pracę dzisiaj o godzinie 20:30, więc trochę żeśmy się napracowali. Powiem wam
że było to dla mnie naprawdę niesamowite doświadczenie, bo ja się poczułem, jakbym był jakimś innym człowiekiem w jakiejś alternatywnej rzeczywistości przez ten czas. I to teraz mi jest po prostu ciężko uwierzyć, że to, co się działo przez ostatnie kilka godzin, działo się naprawdę. No nie wiem, no autentycznie brakuje mi słów, co wynika też z tego, że jestem zmęczony i w ogóle, ale oddaję Maćku kamizelkę na ręce. Twoja zmiana, takie nocne zmiany, po ile czasu trwają? 10 godzin, od 9 wieczorem do 7 rano. Do 7 rano. Że mnie się zostało parę godzin jazdy. Ja będę miał, wiesz, te 2 godziny snu do przodu, to jutro będę bardziej wyspany. Szczęściarz. Słuchajcie, moi drodzy, jutro jesteśmy umówieni z Maćkiem, ponieważ idziemy troszeczkę sobie postrzelać, co? Tak jest, pobawić się. Założę się, że macie 5 miliardów pytań do Maćka, więc wydaje mi się, że zanim zaczniecie je pisać tutaj w komentarzach albo mieć do mnie pretensje, że ja ich nie zadałem, to poleciłbym wam zerknąć na kanał Szeryf USA, bo z tego, co widziałem, tam bardzo się zagłębiasz w wiele tematów. Staram się, ten kanał ma na celu wyjaśnienie pracy policjanta w Ameryce, więc jeżeli macie pytania, zapraszam. Dokładnie. Jest dużo filmów opisujących moją robotę, mój sprzęt i inne rzeczy, także tam chętnie odpowiem. W ogóle raz jeszcze dziękuję ci bardzo, bo to był w ogóle pomysł Maćka, że napisał mi: stary, jak chcesz, jak wiem, że będziesz za miesiąc, to musimy teraz zrobić, bo to nie było tak, że sobie tu przyszedłem i powiedziałem: siema mordy, od teraz jestem z wami, tylko musieliśmy przejść przez tam background check, no wypełnić kilka papierków i tak dalej, więc to nie jest takie 5 minut. Zaczęliśmy to planować już, jak jeszcze chyba w Meksyku byłem, co? Tak, było... jeszcze byłem w Meksyku, więc... 6-8 tygodni temu na pewno. Więc jak mówiłem wam w LA, że chciałbym się kiedyś przejechać radiowozem, to był taki troszeczkę spoiler, bo wiedziałem, że prawdopodobnie nadarzy się taka okazja. Dokładnie. Stary, raz jeszcze dziękuję ci ślicznie. Nasza, dziękuję. Moja misja na teraz jest taka, że muszę wziąć tego kampera i gdzieś się tu przenocować, bo nie będę jechał do Reno 45 minut po to, żeby wracać tutaj jutro z samego rana. Tak więc, moi drodzy, to było na tyle. Na razie, trzymajcie się. Cześć!